Otwieram 61. sesję Rady Miasta Bartoszyce. Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność obrad, gdyż na stan 21 radnych na sesji obecnych jest 19 radnych. Witam serdecznie radnych i wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję. 61. sesję Rady Miasta zwołamy na wniosek Burmistrza Miasta w trybie paragraf 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym. Porządek obrad i proponowane projekty uchwał otrzymali wszyscy radni. I nim przystąpimy do realizacji porządku obrad, o głos prosił pan skarbnik. W imieniu burmistrza, proszę. W imieniu burmistrza chciałbym wnieść autopoprawkę polegającą na zmniejszeniu wydatków o 32 tysiące w dziale 900, rozdział 917, paragraf 421. I zwiększenie o te 32 tysiące w dziale 900, rozdział 917, paragraf 60-60. Na uzasadnienie do tej zmiany mają państwo w piśmie dyrektora Zakładu Usług Komunalnych. Myślę, że nie ma potrzeby głosowania tego. To będzie taki milczący akcept Rady do wiadomości. Przyjęliśmy to i jeśli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Rada przyjęła to do wiadomości. No ale do wiadomości przyjęliśmy. Punkt 2a porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu. Jest to projekt oznaczony 1/61 i tutaj poproszę panią radną Lucynę Jędryszka, przewodniczącą komisji, o opinię na temat projektu uchwały. Opinia Komisji Programowej i Budżetu. Dochody, dział 900, rozdział, przepraszam, dział 600, rozdział 616. Zwiększenie o 1 000 000 zł planu dochodów z tytułu dotacji Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę ulicy Andersa w Bartoszycach. Całość dotacji będzie wynosiła 1 499 307 zł, w tym 1 000 000 zł w 2022 i 499 307 zł w 2023 roku. Komisja zaopiniowała pozytywnie. I wydatki, dział 600, rozdział 616, zwiększenie o 1 000 000 zł planu wydatków na przebudowę ulicy Andersa w Bartoszycach. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Jeśli nie, przystępuję do głosowania. Kto z pań i panów jest za, przeciw lub się wstrzymuje? Proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 2b porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Bartoszyce na lata 2022-2034. Jest to projekt oznaczony numerem 2/61. Również tutaj poproszę panią przewodniczącą o opinię na temat projektu uchwały. Komisja zaopiniowała pozytywnie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej. W wieloletniej prognozie finansowej wprowadzono nowe przedsięwzięcie pod nazwą przebudowa ulicy Andersa. Ponadto dostosowano limit na przedsięwzięcie przebudowa placu Westerplatte i Parku Miejskiego do wartości przyjętej w projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2036. Także opinia jest pozytywna. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Przystępujemy do głosowania. Kto z panów radnych jest za przyjęciem, przeciw lub się wstrzymuje? Proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam obrady 61. sesji Rady Miasta Bartoszyce.